Dzień dobry. Pozdrawiamy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dziś nasza uczelnia świętuje wspaniałą celebrę, otóż wręczenie dyplomów lekarzom dentystom, naszym bardzo zdolnym absolwentom, którzy najlepiej w Polsce zdali lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy. A z nami jest gość, pani prodziekan do spraw jakości kształcenia, programów studiów i oddziału stomatologii, profesor doktor habilitowana Teresa Sierpińska. Pani dziekan, to jest sukces nie tylko absolwentów, którym oczywiście bardzo gratulujemy, ale też kadry dydaktycznej, akademickiej. Oczywiście my jesteśmy bardzo dumni z naszych studentów i cieszymy się, że po raz kolejny nasi studenci osiągnęli tak wspaniałe wyniki. To zasługa rzeczywiście nie tylko studentów, którzy zechcieli wpisać się w nasze propozycje, ale też i może bardziej kadry, która jest bardzo zdeterminowana, by naszych studentów wykształcić jak najbardziej właściwie z zachowaniem wszystkich aspektów dobrych praktyk dydaktycznych. Proszę zdradzić receptę. Jak się udaje to robić, bo przecież nasi absolwenci od kilku ładnych lat najlepiej w Polsce zdają ten egzamin, czyli nie jest to kwestia jednego roku, jednego zdolnego rocznika, tylko świetnie działającego zespołu utalentowanych ludzi i ciężkiej pracy chyba. Proszę Państwa, my co roku aktualizujemy wiedzę i to jest wiedza, którą nasi asystenci uzyskują na różnego rodzaju kursach i szkoleniach. Poza tym wprowadziliśmy w naszej uczelni system kształcenia albo dokształcania naszych studentów poza typowym kształceniem obowiązującym w naszej uczelni. Prowadzimy szereg kursów, które umożliwiają studentom poszerzenie wiedzy, poszerzenie umiejętności, przede wszystkim w zaawansowanych technologiach, które w przyszłości z pewnością wykorzystają w swoich praktykach, z pożytkiem z pewnością dla pacjentów. Studenci kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odbywają staże naprawdę w świetnie wyznaczających trendy firmach zachodnich. Nauczane jest, prawda, ten kierunek w technikach cyfrowych. Czy można powiedzieć, że to my kreujemy pewne trendy w kraju, jeżeli chodzi o dydaktykę stomatologii? Rzeczywiście chyba tak, dlatego że w żadnej uczelni nie umożliwia się studentom kształcenia w taki sposób, w jaki robimy to my. Dlaczego? Dlatego, że my pozyskaliśmy akurat dość spore środki na promowanie tego typu kształcenia i rzeczywiście w tym roku to będzie już 7. edycja takiego projektu, który umożliwia naszym studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie zaawansowanych systemów cyfrowych w wykonawstwie uzupełnień protetycznych i co jest chyba najważniejsze, nauczenie też naszych studentów pracy w zespołach stomatologicznych. No to jest bardzo ważne, tak się odnosi sukces, jak ma się te kompetencje pracy właśnie w zespołach. Nasza uczelnia to już jest ponad 50 lat tradycji nauczania stomatologii. Naszych absolwentów znają naprawdę nie tylko w kraju, ale i na świecie. Proszę powiedzieć, czy nowoczesne Centrum Symulacji Medycznych, które mamy, bardzo przydaje się również w czasie pandemii do nauczania tego zawodu? Oczywiście, proszę Państwa, w tej chwili jest taka tendencja w Europie i na świecie, by nauczać studentów w systemach symulacji. Są to bardzo zaawansowane technologicznie systemy, wykorzystujące także sztuczną inteligencję, które umożliwiają w sposób bardzo świadomy przygotowanie naszych studentów do tego, by mogli następnie zająć się wykonywaniem zabiegów u pacjentów. Także absolutnie wszelkie centra symulacji w tej chwili zyskują na znaczeniu. Ja się bardzo cieszę, że my posiadamy takie centrum, które zapewnia naszym studentom możliwość rzeczywiście praktykowania i przygotowania się do wykonywania zabiegów poza jamą ustną pacjenta. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz gratuluję. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i wszystkim naszym studentom życzę powodzenia w praktyce codziennej z pożytkiem dla naszych pacjentów i z satysfakcją dla siebie i swoich rodzin. Dziękuję. Dziękujemy bardzo.
Dzień dobry. Naszym gościem jest teraz lekarz dentysta Anna Żabka, która pełniła funkcję starosty roku. Bardzo serdecznie Państwu gratulujemy. Jesteśmy z Was dumni z okazji najlepszego w Polsce wyniku na lekarsko-dentystycznym egzaminie końcowym. Dziękuję w imieniu swoim i moich kolegów. Jak ocenia Pani studia i poziom nauczania na naszej uczelni? Uważam, że poziom nauczania jest bardzo wysoki, o czym zresztą świadczy wynik na egzaminie, gdzie absolwenci naszej uczelni po raz kolejny zajęli pierwsze miejsce. To ogromna radość i zaszczyt być w tym gronie. A dlaczego warto studiować w Białymstoku i na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku? Ponieważ jest tutaj wysoko wykwalifikowana kadra medyczna, bogate zaplecze, wysokospecjalistyczny sprzęt, a także możliwość rozwoju swoich zainteresowań oraz prostudenckie podejście władz uczelni. Poza tym Białystok jest bardzo ładnym miastem i przyjemnie się tutaj mieszka. Zawiązane znajomości, przyjaźnie będą trwały również po skończeniu już uczelni? Myślę, że tak. Cały czas utrzymujemy kontakt i gdzieś tam planujemy w przyszłości dalsze spotkania. Każdy chce mieć zdrowy uśmiech. Dzisiaj jest wręcz moda na to. Rozumiem, że pracy dla Państwa nie zabraknie. Jakie plany mają koleżanki, koledzy? Zostajecie na Podlasiu, czy będziecie jednak szukać swojej pomysłu na karierę gdzieś w Polsce, za granicą? Z tego co wiem, to większość studentów wraca w swoje rodzinne strony. W Białymstoku studentów stomatologii, dentystów nie zabraknie. I na razie wiem, że wiążą swoją przyszłość jednak z większymi miastami, gdzie jest możliwość kształcenia dalszego rozwoju. Dlatego jeszcze raz Państwu bardzo dziękujemy i gratulujemy. Naszym gościem była lekarz dentysta Anna Żabka, była starościna roku naszego wspaniałego rocznika, który osiągnął taki sukces na lekarsko-dentystycznym egzaminie końcowym. Dziękujemy pięknie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystości wręczenia dyplomów lekarzy dentystów rocznika, który ukończył studia w roku akademickim 2020-2021. Przede wszystkim witam naszych drogich absolwentów. Jest nam ogromnie miło, że mogliśmy w tym roku tą uroczystość zorganizować. W roku, gdzie ciągle mamy jeszcze pandemię COVID-19, cieszymy się, że mogą być z nami również wasi bliscy i rodziny. Przepraszamy, że nie w formie stacjonarnej, możecie Państwo śledzić transmisję online, ale cieszymy się, że chociaż w ten sposób możecie Państwo uczestniczyć w tej pięknej uroczystości. Witam zaproszonych na tą uroczystość gości i bardzo serdecznie witam pana doktora Henryka Grzesiaka, prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Białymstoku.
Witam przedstawiciela rektorów, pana prorektora do spraw studenckich, do spraw kształcenia. Pana profesora wszyscy znacie, pan profesor Adrian Chabowski. Witam również panią kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, panią magister Jolantę Tobisz-Rozwarską. Witam również przewodniczącą Samorządu Studentów, panią Anastazję Kruchelską. Szanowni Państwo, uroczystość wręczenia dyplomów, wydaje mi się, że to jedna z piękniejszych uroczystości w życiu lekarza czy lekarza dentysty. No, ten rocznik jest szczególny. Ja nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, z jakim sukcesem ukończyli oni studia. Jest to rocznik, który zajął pierwsze miejsce na lekarsko-dentystycznym egzaminie końcowym. Duże brawa dla naszych absolwentów. Jesteśmy z Was bardzo dumni i bardzo serdecznie Wam gratulujemy. Pozwólcie Państwo, że ja tylko powiem, jaki uzyskali wynik. Wynik naszych absolwentów to 164 punkty. Średnia krajowa to 154 punkty. Drugi wynik drugiej uczelni to 159 punktów. Także widzicie Państwo, jak pięknie zdali tak zwany LDEK, lekarsko-dentystyczny egzamin końcowy. Raz jeszcze duże brawa. Bardzo, bardzo serdecznie Wam gratulujemy. Pozwolicie Państwo, że zaproszę Waszą panią dziekan Teresę Sierpińską, no bo to głównie ona stoi za tym sukcesem, jak również cała społeczność akademicka, nauczyciele akademicy, którzy kształcą na kierunku lekarsko-dentystycznym. Bardzo proszę, zapraszam panią dziekan. Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło stać tutaj przed Państwem i dzielić z Państwem ten sukces, który jest Waszym udziałem w dniu dzisiejszym. Jest to sukces nie tylko Wasz, ale też Waszych rodzin. 5 lat minęło i to nie tylko Wasz trud przywiódł Was tutaj do tej pięknej auli, ale też wsparcie tych wszystkich, którzy byli wkoło Was. Tych, którzy każdego dnia dbali o to, żebyście się mogli uczyć i żebyście się mogli wykształcić w tak znakomitym stopniu. To, że w tym roku uzyskaliście tak wysokie noty na lekarsko-dentystycznym egzaminie końcowym, jest Państwa zasługą. I ja przyznam szczerze, nie spodziewałam się, że w tak trudnym czasie uda się uzyskać tak doskonały wynik. To jest Państwa zasługa, Państwa cierpliwość i Państwa konsekwencja w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Jesteśmy wszyscy jako społeczność akademicka bardzo dumni z tego, że udało nam się Państwu wpoić te zasady, które doprowadziły Was do tego sukcesu. I kiedy 16 marca 2020 roku okazało się, że w zasadzie nie możemy prowadzić zajęć w systemach, które były nam znane i dostępne, to Państwo nauczyliście nas, w jaki sposób posługiwać się nowoczesnymi technologiami z pożytkiem przede wszystkim dla Was. I za to Państwu bardzo dziękujemy. Bo to Państwo zmotywowaliście naszych asystentów, którzy nie zawsze byli chętni do korzystania z wszelkiego rodzaju komunikatorów, czy też innych zdobyczy technologicznych, wykorzystując je do dydaktyki. To Państwo organizowaliście grupy studenckie, to Państwo pokazywaliście nam, czego powinniśmy używać, żebyście Państwo mogli zdobyć tą wiedzę. Także tym razem to sukces jest po Państwa stronie, a my jako kadra akademicka bardzo, ale to bardzo Państwu dziękujemy za to, że mogliśmy Wam przekazać to, czego nauczyliśmy się kilkadziesiąt lat wcześniej. Także ten sukces jest sukcesem wspólnym, ale tak naprawdę większa jego część jest zasługą Waszą.
A ja ze swojej strony chciałam tylko powiedzieć tyle, że my chcieliśmy, byście Państwo czuli się dobrze. I na ostatnim roku Waszej edukacji prowadziliśmy zajęcia kliniczne tylko i wyłącznie dlatego, że uważaliśmy, że stomatologii nie można się nauczyć w systemach zdalnych, czego Państwo już w tej chwili doświadczacie i doskonale o tym wiecie, że stomatologia to jest interakcja pomiędzy pacjentem i lekarzem. I żaden komunikator, żadna siła wirtualna nie wyleczy pacjenta. Także cieszę się, że zdobyliście Państwo bardzo dobrą wiedzę i umiejętności, co żeście Państwo po prostu udowodnili. A teraz musicie się nauczyć interakcji z pacjentem, co nie będzie niestety łatwe, ale głęboko wierzę w to, że tak jak byliście zdeterminowani, by zdobyć wiedzę i umiejętności w bardzo trudnych czasach, w czasach, których nikt z nas się nie spodziewał, a już na pewno nie spodziewaliście się tego wy, wstępując w mury tej uczelni 5 lat temu. I teraz możecie być Państwo dumni z tego, że jesteście tutaj i że wszystko obróciło się tak naprawdę na Waszą korzyść. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo gratuluję. Cieszę się, że to wszystko poszło w takim kierunku i gratuluję Państwu tego, że żeście zdobyli te dyplomy, które w tej chwili pozwolą Państwu wykonywać upragniony zawód. Z pożytkiem dla Państwa, mam nadzieję, że z wielką satysfakcją, ale przede wszystkim z pożytkiem dla pacjentów, ponieważ Państwa edukacja służy pacjentom. To jest Wasza swego rodzaju służba na rzecz innego człowieka. I ta cała wiedza, całe wszystkie umiejętności, mam nadzieję, będą satysfakcjonujące, byście mogli świadomie i z dużą pokorą wykonywać swój zawód, jakże piękny zawód lekarza dentysty. Dziękuję. Bardzo dziękujemy pani dziekan. Ja tylko dodam, że jesteśmy z was bardzo dumni. Pozwolicie państwo, że zaproszę do zabrania głosu prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej, pana doktora Henryka Grzesiaka. Szanowna pani dziekan, szanowny panie rektorze, drodzy koleżanki i koledzy. Jest to wyjątkowy dzień w waszym życiu, w życiu uczelni, w życiu samorządu lekarskiego, w życiu waszych rodzin. Reprezentuję samorząd lekarski jako prezes Izby Lekarskiej Podlasia. Jest to wyjątkowy rok dla was, ale również i dla samorządu. Dlatego, że niebawem, bo 2 grudnia mija 100 lat od powstania samorządu lekarskiego. Ten samorząd przetrwał do dzisiaj, jak wiecie, ale z różnymi przebojami. Dlatego, że w roku 1950 Sejm Rzeczypospolitej postanowił zlikwidować samorząd lekarski, bo nie było to mu na rękę, żeby lekarze mogli decydować sami o sobie. I dopiero dzięki staraniom kolegów lekarzy, w tym i dentystów, tu u nas, szczególnie wśród stomatologów, pani doktor Ewa Hubert jest niesamowicie bardzo zasłużonym lekarzem, stomatologiem, która włożyła bardzo dużo serca w to, aby ten samorząd mógł na nowo się odrodzić w maju 1989 roku. Samorząd lekarski ma bardzo wiele zadań i kompetencji. Między innymi stworzył kodeks etyki lekarskiej, ale również zadaniem samorządu jest pilnowanie, aby lekarze przestrzegali tego kodeksu, zachowywali się godnie
nie tylko w czasie pełnienia swoich obowiązków, ale również w życiu prywatnym. Jest to bardzo istotne. Jest mi niezmiernie miło, że dzisiaj mogę uczestniczyć w tej uroczystości. Nasz samorząd białostocki zrzesza 1556 lekarzy stomatologów. Wśród nich, wśród was jest, wy powiększycie to grono, ale jest 26 lekarzy, którzy mają, ukończyli zarówno wydział lekarski, jak i stomatologię. Chciałbym powiedzieć, że w strukturach samorządu działa to, co was bardzo powinno interesować, komisja stomatologiczna. Zachęcam do tego, żebyście zaangażowali się w pracę samorządu. Organizuję szkolenia, które cieszą się bardzo dużym powodzeniem nie tylko na terenie Okręgowej Izby Lekarskiej Białostockiej, ale w całej Polsce. Promujemy, poza szkoleniem podyplomowym, promujemy również kształcenie podyplomowe, ale rozwój waszych talentów, bo wśród lekarzy jest wielu bardzo zdolnych ludzi, którzy ukończyli Akademię Muzyczną, którzy pięknie malują, którzy pięknie śpiewają. Dowodem na to, z okazji 30-lecia już reaktywowanych izb lekarskich, udało nam się wydać piękny album z okazji 30-lecia, ale i 100-lecia istnienia izb lekarskich, gdzie reprezentowane są prace malarskie 16 naszych lekarzy, w tym również profesorów Akademii Medycznej. Jest mi niezmiernie miło, w nawiązaniu do tego, co powiedziała pani dziekan, że jesteście rokiem wyjątkowym, że osiągnęliście tak wielki sukces i naprawdę władze uczelni, taki samorząd jest z tego bardzo dumny. Życzę wam, abyście byli dobrymi ludźmi, bo jeśli będziecie dobrymi ludźmi, to będziecie również dobrymi lekarzami. Spełniliście swoje marzenia, spełniliście marzenia swoich bliskich i rzeczywiście zdobywając ten piękny zawód. Jako prezes samorządu cieszę się z tego, że powiększycie nasze grono. W tej chwili łącznie z lekarzami medycyny jest nas 7356 lekarzy. Dane z rejestru na dzień dzisiejszy. Także bardzo się z tego cieszę. Gratuluję wam i życzę sukcesów w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Bardzo dziękujemy, panie doktorze. I zapraszam pana rektora do spraw kształcenia, profesora Adriana Chabowskiego. Pani dziekan, szanowni państwo, witam państwa bardzo serdecznie w imieniu własnym, w imieniu władz uczelni. To jest uroczystość, która zawsze mnie wzrusza. To jest uroczystość tak piękna, dyplomatorium. To jest uroczystość, która zamyka pewien etap w waszym życiu. Etap, który był na pewno bardzo intensywny, na pewno bardzo interesujący, niejednokrotnie zmuszający was do zarwania niejednej nocy też, ale nie mówię tu tylko o fizjologii. Było parę innych przedmiotów kierunkowych, które zmuszały was do takiej, a nie innej nauki. Ale proszę państwa, nauka pozostanie w waszym życiu do końca. Zamykamy etap, wchodzicie w życie zawodowe, co nie oznacza, że przestaniecie się kształcić. Taki zawód wymaga kształcenia do końca. Do końca tak naprawdę spotkań z pacjentami. Z jednej strony to jest pewne zamknięcie, ale chciałbym, żeby te związki, które tutaj powstały, i mam na myśli nie tylko związki pomiędzy wami, ale także pomiędzy wami a uczelnią, żeby to przetrwało, żebyście tworzyli dalej tą akademicką kulturę, pamiętali o naszej alma mater,
czego oczywiście Państwu życzę. Jestem głęboko przekonany, że macie podstawy, bardzo solidne podstawy do pracy zawodowej. Jesteśmy z Was po prostu dumni. I będziemy to podkreślać niejednokrotnie. Taki wynik na LDK-u to jest coś, z czego powinniście być dumni. Być dumni z ukończenia tej uczelni. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, to najprostsze, co można powiedzieć, ale chciałbym, żeby to się rozciągało na życie i zawodowe, i prywatne. Wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie. Bardzo dziękujemy, panie rektorze. Szanowni państwo, oczywiście podczas studiów najważniejsza jest nauka, ale nie tylko. Nasi studenci również bardzo aktywnie uczestniczą w życiu sportowym. Zapraszam panią magister Jolantę Tobiś-Rozwarską o wręczenie statuetek wyróżnionym sportowcom kończącym studia. I proszę nam też mówić od razu, jakie dyscypliny, bo my jesteśmy bardzo ciekawi. Staram się. Więc tak, szanowna pani dziekan, szanowny panie rektorze, szanowni państwo i wy drodzy absolwenci. Czas wytężonej nauki, ale i studenckiej beztroski minął bezpowrotnie. Odbierając dyplomy ukończenia studiów, rozpoczynacie kolejny etap w życiu. I w imieniu sportowej społeczności akademickiej życzę Wam, aby praca w zawodzie, jaki sobie wybraliście, dawała satysfakcję, a cele, które sobie wyznaczyliście, zarówno te zawodowe, jak i dotyczące życia prywatnego, zrealizowały się w 100%. Dzisiaj w tym wyjątkowym dniu chciałabym szczególnie podziękować studentom, którzy pomimo wymagających studiów znaleźli czas na realizowanie swoich sportowych zainteresowań oraz reprezentowali uczelnię na arenie ogólnopolskiej, uzyskując zadowalające wyniki sportowe. Zapraszam panią Iwonę Zalewską i pana Michała Dziekońskiego. Akurat w zeszłym roku nie było możliwości startu w niektórych dyscyplinach, także pani Iwonę poproszę, żeby powiedziała, w jakiej dyscyplinie. Futsal, o właśnie, no to przepraszam. Więc w futsalu kobiet panie zdobyły w zeszłym roku trzecie miejsce na Mistrzostwach Polski Uczelni Medycznych, także wielkie brawa. Zwłaszcza, że nie było czasu i miejsca na to, żeby odbywać treningi, więc tych treningów było naprawdę niewiele, tym bardziej cieszy taki sukces. A Michał Dziekoński to jest student, który uczestniczył aktywnie w zajęciach sekcji siatkówki i reprezentował uczelnię. Co prawda nie mamy takich wybitnych osiągnięć, ale jeśli chodzi o Michała, jest to przykład, gdzie jest to student, który po prostu nie opuścił żadnego treningu. Jedynie kontuzja, która się niestety przyplątała, na pewien czas wykluczyła z treningów, ale tak to 100% obecność. Także dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego dobrego wszystkim absolwentom. Serdecznie gratulujemy. Zapraszam teraz do zabrania głosu przedstawicielkę samorządu studentów, panią Anastazję Kruchelską. Zapraszamy. Drodzy absolwenci, serdeczne gratulacje i ogromne brawa z okazji ukończenia studiów. Chciałabym przypomnieć, że to jest dopiero początek waszej kariery. Mam nadzieję, że doświadczenia, zawiązane przyjaźnie, a przede wszystkim wiedza zdobyta na naszej uczelni będzie Wam towarzyszyła nie tylko przez następne parę lat, a do końca życia. Jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Zapraszam przedstawicielkę tegorocznych absolwentów. W imieniu absolwentów zabierze głos lekarz-dentysta Anna Żabka. Serdecznie zapraszam.
Szanowny panie rektorze, szanowne panie dziekan, szanowne władze uczelni oraz drodzy goście zebrani tutaj w auli oraz ci śledzący uroczystość zdalnie na ekranach telefonów czy komputerów oraz drodzy rodzice i absolwenci. Dziękuję, że mogę w imieniu absolwentów kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powiedzieć kilka słów. 5 lat temu przekroczyliśmy próg naszej uczelni i rozpoczęliśmy przygodę z medycyną. Przetrwaliśmy 10 semestrów, niezliczoną ilość egzaminów, kolokwiów czy wejściówek. Dzisiaj jesteśmy bogatsi nie tylko o zdobytą wiedzę, ale także o bezcenne przyjaźnie i doświadczenie. Daliśmy z siebie wszystko, dlatego dzisiaj spotykamy się tutaj, żeby świętować. Czujemy dumę, że uzyskaliśmy wymarzony zawód. Dlatego, moi mili, pnijcie się po szczeblach kariery, zdobywajcie wiedzę i doświadczenia. Lata spędzone na UMB pokazały, że zdobywanie szczytów jest ciężką pracą, ale pamiętajcie, że im wyżej, tym piękniejsze widoki. Na zakończenie możemy chyba sobie powiedzieć, przytoczyć słowa Winstona Churchilla, że to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, a dopiero koniec początku. Na koniec mojego przemówienia chciałabym poprosić was, drodzy koledzy i koleżanki, o powstanie. Chciałabym, żebyśmy gromkimi brawami podziękowali wszystkim tym, którzy mieli wkład w nasz dzisiejszy sukces, władzom uczelni, naszym rodzicom, a także bliskim. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękujemy. Rozumiem. Szanowni Państwo, i może już zostańmy w tej pozycji, bo to jest najważniejszy moment dzisiejszej uroczystości, a mianowicie przyrzeczenie lekarza dentystę. Bardzo proszę o powtarzanie za mną słów przyrzeczenia, oczywiście absolwentów. Przyjmuję z szacunkiem i wdzięcznością dla moich mistrzów nadany mi tytuł lekarza. I w pełni świadomy związanych z nim obowiązków przyrzekam. Obowiązki te sumiennie spełniać. Służyć życiu i zdrowiu ludzkiemu. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom. Według najlepszej mej wiedzy przeciwdziałać cierpieniu i zapobiegać chorobom. A chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość. A chorym nieść pomoc bez żadnych różnic, takich jak rasa, religia, narodowość. Poglądy polityczne, stan majątkowy i inne. Poglądy polityczne, stan majątkowy i inne. Mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Mając na celu wyłącznie ich dobro i okazując im należny szacunek. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Nie nadużywać ich zaufania i dochować tajemnicy lekarskiej nawet po śmierci chorego. Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić. Strzec godności stanu lekarskiego i niczym jej nie splamić. A do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością. A do kolegów lekarzy odnosić się z należną im życzliwością. Nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorych. Nie podważając zaufania do nich, jednak postępując bezstronnie i mając na względzie dobro chorego. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską. Stale poszerzać swą wiedzę lekarską.
i podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. I podawać do wiadomości świata lekarskiego wszystko to, co uda mi się wynaleźć i udoskonalić. Przyrzekam to uroczyście. Przyrzekam to uroczyście. Dziękuję. Przed wręczeniem dyplomów lekarza dentysty jest czas na wręczenie wyróżnień dziekana. Bardzo proszę. Serdecznie zapraszam lekarz dentystę Annę Żabkę. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy pani. Napisaliśmy za aktywność, inwencje i osiągnięcia związane z pracą na rzecz uczelni i społeczności studenckiej. Dziękujemy za te wszystkie lata zaangażowania. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję. Zapraszam panią dziekan Teresę Sierpińską do wręczenia dyplomów lekarza. Lekarza dentysty. Pani lekarz dentysta Monika Bakun. Pan lekarz dentysta Piotr Bąkowski. Pan lekarz dentysta Albert Kamlet. Pani lekarz dentysta Natalia Deptuła. Pan lekarz dentysta Michał Dziekoński. Lekarz dentysta Katarzyna Gierasimiuk. Pan lekarz dentysta Damian Górka.
Pan lekarz dentysta Przemysław Jędraszko. Pani lekarz dentysta Katarzyna Kamalska-Kosut. Pan lekarz dentysta Tomasz Karczewski. Pani lekarz dentysta Aleksandra Weronika Karolak. Pani lekarz dentysta Natalia Karpiuk. Pani lekarz dentysta Karolina Klimik. Pani lekarz dentysta Aleksandra Kozłowska. Pani lekarz dentysta Wioletta Magdalena Król. Pan lekarz dentysta Kamil Leończyk. Pani lekarz dentysta Aleksandra Lotarska. Pani lekarz dentysta Emilia Łukasik. Pani lekarz dentysta Aneta Ewelina Marciniak. Pani lekarz dentysta Aleksandra Matwiejczuk. Pani lekarz dentysta Aleksandra Mazur. Pani lekarz dentysta Emilia Mikołajczyk. Pani lekarz dentysta Alicja Magdalena Mikucka. Pani lekarz dentysta Wiktoria Miszczak. Pan lekarz dentysta Jakub Nawrocki. Pan lekarz dentysta Łukasz Niezgoda. Pan lekarz dentysta Damian Nowacki. Pani lekarz dentysta Kinga Popielarczyk.
pan lekarz dentysta Marcin Poznalski. Pan lekarz dentysta Michał Grzegorz Prokopowicz. Pan lekarz dentysta Wojciech Putra. Pan lekarz dentysta Jędrzej Piotr Rudzki. Pani lekarz dentysta Emilia Wiktoria Rutkowska. Pani lekarz dentysta Wiktoria Sadowska. Pani lekarz dentysta Marta Joanna Skrzypczak. Pan lekarz dentysta Radosław Socha. Pani lekarz dentysta Aleksandra Urban. Pani lekarz dentysta Angelika Wierzbicka. Pan lekarz dentysta Grzegorz Wojciechowski. Pan lekarz dentysta Tymoteusz Maria Wojtaszak. Pani lekarz dentysta Agata Zalewska. Pani lekarz dentysta Iwona Zalewska. Pani lekarz dentysta Anna Żabka. Proszę państwa, pani doktor Żabka jest absolwentką naszej uczelni dwóch kierunków. Nie tylko kierunku lekarsko-dentystycznego, ale także technik dentystycznych, więc jest rzeczywiście gruntownie wykształconym lekarzem. Pani lekarz dentysta Karolina Maria Żywiecka. Jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy i gratulujemy lekarzom, nowym lekarzom dentystom i bardzo proszę wszystkich o powstanie. Yeah.
Proszę usiąść. Szanowni Państwo, każda, nawet najpiękniejsza i najbardziej wzruszająca uroczystość ma swój koniec. Raz jeszcze chciałam bardzo serdecznie pogratulować absolwentom, ich rodzinom, bliskim, bo to zawsze jest sukces całej rodziny. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu gratuluję. Pozwólcie Państwo, że podziękuję również wszystkim znamienitym gościom za przybycie. Ale chciałabym też podziękować tym osobom, które stały za organizacją tej uroczystości w troszkę innym trybie niż zwykle. Logistycznie było to troszkę bardziej trudne, jak również tym, którzy zawsze uświetniają naszą uroczystość. I bardzo proszę, żebyście zwrócili Państwo swój wzrok na salę Senatu. Duże brawa dla chóru. Pani docent, kłaniamy się i bardzo serdecznie dziękujemy. Bez Państwa udziału ta uroczystość nie byłaby nigdy tak piękna. Chór nasz, który odnosi ogromne sukcesy, prowadzi pani docent Anna Moniuszko. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję przedstawicielom wszystkich działów, którzy zorganizowali transmisję online. Widzę panią Hanię Sarosiek z działu promocji, widzę pana rzecznika, pana Marcina Tomkiela. Bardzo dziękuję również działowi informatyki. Pozwólcie państwo, że podziękuję zespołowi dziekanatu. I tak, pani Izabela Stojak to jest osoba, która zawsze pracuje z przyszłymi lekarzami, dentystami. Bardzo dziękujemy. Pani magister Helena Gałuszewska, która też uczestniczyła w przygotowaniu tej uroczystości. I bardzo serdecznie dziękuję pani kierownik dziekanatu, pani magister Justynie Kurcewicz, która zawsze czuwa po prostu nad wszystkim, żeby te uroczystości miały taki piękny przebieg. Raz jeszcze wszystkim Państwu bardzo serdecznie gratuluję. Życzę dużo zdrowia, powodzenia. Gratuluję rodzinie i bliskim. Thank you.